Cześć, jest piątek, więc lecimy sobie z kolejnymi fact sheetami i no w ten piątek fact sheety stoją pod znakiem ziemniaków i buraków, można powiedzieć, bo głównie taki sprzęt został pokazany, więc no trochę tematycznie się zaczęło robić w tych fact sheetach. Zaczynamy od Grimme, zaczynamy od modelu Rexor. Jest to kombajn samojezdny. Jeżeli chodzi o moc, to 653 konie. Pojemność zbiornika paliwa 1300 litrów, czyli no, oszołamiający ma ten zbiornik, ale wiadomo, no, taka maszyna potrzebuje. Pojemność zbiornika na AdBlue 95 litrów. Pojemność zbiornika na buraki cukrowe 45 metrów sześciennych, cena 471,5 tysiąca euro, skrzynia CVT, prędkość pracy 40 km na godzinę, no i masa własna, wiadomo, duża, 34,1 tony. Tutaj mamy też z tyłu widoczną przyczepę Bergmana, w zasadzie jest to wóz przeładunkowy, bo jak widzicie, tam jeszcze jest przekaźnik taśmowy, który no po prostu powoduje to, że możemy to przesypać z tej przyczepy, z tego wozu. Mamy tutaj wymaganą moc do niego 300 koni, 13,6 ton, tyle waży, 137,5 tysiąca cena i pojemność 50,7 metra sześciennego, czyli wejdzie nam powiedzmy jeden cały zbiornik od tego Grimme, no i jeszcze trochę tam będziemy mogli ewentualnie dosypać. Co tutaj jeszcze można zauważyć, to nową teksturę, jeżeli chodzi o buraki cukrowe, ale o tym chyba zrobię oddzielny odcinek, bo tutaj się troszeczkę porobiło przy tych factsheetach, nie tylko przy burakach cukrowych, ale bardziej chyba przy ziemniakach i tam to jest dużo bardziej niepokojące, więc przejdźmy sobie od razu do tej kwestii. Tutaj mamy Grimme Evo 290, jest to kombajn do ziemniaków, wymaga 200 koni, 12,5 ton to jest waga, prędkość pracy 10 km na godzinę, cena 205 tysięcy, pojemność zbiornika 10 m sześciennych, szerokość robocza 1,8 m. No i tutaj jest pokazana na temat tej części i tego, jak wyglądają ziemniaki, a w zasadzie ta sieczka, która tutaj leci ze zbiornika do przyczepy, to może się nie będę na razie wypowiadał, bo jest no, przed premierą, więc oczywiście zaraz usłyszę, że to zostanie poprawione. No, skoro tak myślicie, że zostanie poprawione, to ok, nie wypowiadam się dalej. I przejdę teraz do tego, co mi się tutaj bardzo podoba, czyli do marki Hawe, która po prostu od samego patrzenia no sprawia, że aż chce się tym pojeździć, bo no ta przyczepa jest naprawdę bardzo fajnie zrobiona, bardzo solidnie wygląda i aż się będzie chciało tutaj tym pobawić. Mamy tutaj również wóz przeładunkowy, bo ten przenośnik, który jest tutaj z przodu zamontowany, również będzie służył do tego, żeby z tej przyczepy właśnie w ten sposób przesypać te ziemniaki lub no to, co tutaj wygląda jak ziemniaki na przyczepie. Więc tutaj mamy wymaganą moc 240 koni, 8,9 tony masa własna, 125 tysięcy cena, 24 metry sześcienne pojemność, czyli będziemy sobie mogli powiedzmy z tego kombajnu no takie tam powiedzmy dwa zbiorniki, dwa i trochę na ten wóz przeładunkowy wysypać. W kwestii tej tekstury, która jest tutaj widoczna i tego, co tam z tyłu widać, to wypowiem się w oddzielnym odcinku, bo tak mnie to zaintrygowało, że aż postanowiłem poświęcić temu oddzielny odcinek, więc wypatrujcie następnego. No i teraz mamy Grimme Ventor, fajny model, fajnie to się prezentuje, no cena nie prezentuje się już tak fajnie, bo 599 tysięcy, moc 530 koni, skrzynia CVT, pojemność zbiornika paliwa 750 litrów i 40 litrów na AdBlue, 25 km na godzinę prędkość poruszania się, 22,5 metra sześciennego pojemność zbiornika, 31 tony masa i 10 km na godzinę, z taką prędkością będziemy mogli pracować. Tak jak już i przy poprzednich screenach na temat tego, co tutaj widać, to jeszcze się wypowiem, bo robi się gorąco i jest o czym powiedzieć niestety. Wolałbym
nie musicie robić o tym o kolejnego odcinka, ale tak, wiem, że jest to wersja jeszcze bardzo wczesna, przecież do premiery mam jeszcze tak dużo czasu i to na pewno się zmieni, no bo po co mieliby nam pokazywać coś, co co się nie zmieni, no to się musi zmienić, to nie musi, nie może tak zostać, że tak powiem. Dobra, teraz przejdźmy sobie do New Hollanda, seria T9. Pojawił się ten New Holland o napędzie gąsienicowym. W zależności od konfiguracji będzie to od 517 do 682 koni. Pojemność zbiornika paliwa oszałamiająca 1162 litry i 159 litrów NatBlue. Masa własna 22,1 tony, cena 419 tysięcy, skrzynia CVT plus Power Shift, no i prędkość maksymalna 30 km na godzinę. Mamy tutaj jeszcze Kinze, no i jeżeli chodzi o tutaj tą talerzówkę, to 615 koni to jest wymagana moc, 12 metrów zabiera za sobą, jest to szerokość robocza, czyli no bardzo dużo. No i cena stosunkowo no niewielka, bo 108 tysięcy w odniesieniu do tego, jak dużo tutaj jest w stanie tej pracy zrobić. Natomiast no oczywiście ta cena zaprawdę jest niewielka, ale musimy mieć no czym to pociągnąć, czyli 615 koni, żeby tutaj zapewnić odpowiednią moc i tym popracować. 14,5 tony masa i 18 km na godzinę sobie można zasuwać, czyli dosyć szybko i efektywnie tym będzie można sobie popracować. Chciałbym tylko po raz kolejny zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, która się już dużo wcześniej przewijała i sugerowała gdzieś tam w jakiś sposób, że mógłby gdzieś tam GPS być w grze. Po raz kolejny tutaj widać, że jeżeli to był pracownik lub ktoś jeździł, to jeździł po prostu w taki sposób, że zostawiał sobie odstęp, tak jak się to robi na GPS-ie. Nie wiem, jaki jest w tym cel i czy to jest pokazywane nieświadomie, czy świadomie i czemu tak się dzieje. Natomiast już, to już jest któryś z kolei screen, gdzie właśnie w ten sposób widać prace polowe, więc nie wiem, czemu tak to jest robione, no ale mniejsza z tym. Dobrze, że to ściernisko tutaj jako tako wygląda względem tych dwóch w zasadzie wcześniejszych, które zostały dzisiaj pokazane w przypadku buraków i ziemniaków. Ok, pora teraz na zakładkę info. No i mamy dwa dodatkowe obciążniki. Cóż mamy dalej? Mamy dalej wóz przeładunkowy Amity Tech, tylko jeden. Coś tam ciekawego doszło. Wymagana moc 400 koni i pojemność 45 tysięcy litrów. O napędzie tutaj w układzie jezdnym gąsienicowym. Teraz mamy z Bergmana tą przyczepkę, właśnie ten wóz przeładunkowy, który widzieliście wcześniej, 50 700 litrów, jeżeli chodzi o pojemność. Następnie mamy w technologii uprawy bawełny, pojawił się znany Wam z 19 Gwiazdor Case, bo wiadomo, że był on wszędzie pokazywany na trailerach, na materiałach promocyjnych w związku z bawełną, której tak nikt później nie uprawiał. Nie, no to znaczy raz, żeby zobaczyć, jak bołdy wychodzą z tyłu. Później był tutaj klas. Klasa mamy Ariona i Axiona, czyli pojawił się mały i średni ciągnik, jeżeli chodzi o klasa. Pojawiły się również obciążniki oraz ładowacz czołowy FL-140, który będziemy sobie mogli podpiąć. Następnie, jeżeli chodzi o Fenda, to pojawiły się no, dwa duże Fendy, czyli Fend 1000 Vario oraz Fend 1100 Vario MT, czyli ten z gąsienicami. No i tutaj z Grimm mamy już prawdziwy wysyp, bo mamy technologię uprawy ziemniaków oraz buraków, czyli oprócz tego, że pojawiły się te kombajny samojezdne, kombajny podczepione do ciągników, pojawiły się sadzarki, pojawiły się też przystawki do usuwania łęcin i liści, więc tutaj z Grimmem mamy pełen pakiet, że tak powiem, oraz pojawiły się też systemy pasów, czyli przenośniki takie pasowe, transmisyjne, które służą też do tego, żeby tymi roślinami okopowymi się zajmować. Schawę i to mnie najbardziej interesuje, bo ta marka naprawdę no, zrobiła na mnie spore wrażenie, jak sobie pooglądałem nawet na stronie producenta to, czym dysponują. No, ten wóz przeładunkowy, który widzieliście na dużym factsheet, pojemność 24 tysiące litrów.
Z John Deere'a pojawił się też kombajn do bawełny, czyli technologia uprawy bawełny. No i tutaj są przystawki i chyba tutaj z John Deere'a nic więcej nie doszło. Z Kinze pojawiły się te dwie brony talerzowe, ta 12-metrowa, o której Wam mówiłem, oraz troszeczkę mniejsza 8-metrowa. No i ta 8-metrowa też jest, będzie można powiedzieć, bardzo atrakcyjna, bo 310 koni wymaga na moc i ją można dosyć łatwiej spełnić. 8 metrów to również jest sporo i będzie jeszcze pewnie trochę tańsza, więc też to będzie no, fajny sprzęt, jeżeli chodzi o, powiedzmy, jakieś tam ścierniska. Dobra, z Lizarda. Z Lizarda pojawił się sprzęt do bawełny, czyli mamy tą przyczepkę, mamy system pasów, który możemy używać, oraz mamy tą specjalną małą podwoziówkę również do bawełny. Ok, teraz pora na Mac Cormaca i tutaj również technologia bawełny, czyli mamy piątek pod znakiem ziemniaków, buraków i bawełny. Więc przejdźmy sobie dalej, bo w New Hollandzie pojawiły się te dziewiątki, które zostały rozdzielone na tę dziewiątkę taką standardową na pełnym ogumieniu oraz na tę dziewiątkę Track Series, czyli tą wyposażoną właśnie w układ gąsienicowy, który widzieliście na dużym factsheecie. No i kończymy dzisiaj również pod znakiem ziemniaka i buraka, czyli mamy tutaj pełen park maszynowy, jeżeli chodzi o ropę. Czyli mamy zarówno Mausy, mamy Pantery, mamy Tigera, mamy Keylera, czyli wszystkie te sprzęty, które pewnie też już dobrze znacie, będą one służyły do zajmowania się roślinami okopowymi. Zarówno przystawki, naczepy transportowe, czyli wszystko to, no, o czym nie będę mówił, bo jeżeli gracie aktywnie, to wiecie, z czym to się je. Ok, na dzisiaj to tyle, na razie, cześć.